Iga Świątek to gwiazda tenisa, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej sława jest tak ogromna, że 23,5 latka cieszy się rozpoznawalnością na całym świecie. Niestety, przy tak wielu obowiązkach, treningach i wyzwaniach, Iga czuje się czasami przeciążona. W rozmowie z tenis Hannel bez ogródek opowiedziała o swoich problemach. Miałam z 2,5 dnia wolnego po Wimbledonie. Oczywiście żartuję. Miewam wolne dni, gdy w ogóle nie wychodzę na kort. Ale nie da się w pełni wypocząć przy takim wymiarze. Potrzebowalibyśmy więcej czasu, aby odpowiednio się zresetować. Nie oczekuję jednak, że tak się stanie w obecnym momencie sezonu. Nikt nie ma łatwo. Wszyscy wiemy, że nasz terminarz jest szalony i staje się coraz bardziej szalony. Więc powodzenia dla nas. Mówiła tenisistka. W kolejnej części wypowiedzi Iga Świątek zwróciła uwagę na to, z czym wiąże się jej zawód. Gwiazda tenisa ma bardzo intensywne życie, przez co rzeczywistość bywa nieco. Szalona kropka czasami czuje się jak chomik w kołowrotku, który biegnie od jednego turnieju do następnego. Nawet po igrzyskach nie było zbyt wiele czasu na reset. Niektórzy sportowcy mają po kilka miesięcy na refleksję i zwykłe życie my jednak gramy dalej tak to wygląda w świecie tenisa. Mam nadzieję, że w przyszłości organizatorzy nie będą dla nas zbyt wymagający, chociaż wiemy, że w zeszłym roku zasady się zmieniły i mamy więcej obowiązkowych turniejów. Najważniejsze w tym wszystkim jest rozsądne planowanie, zdradziła. Warto podkreślić, że Iga ostatnio zaliczyła bolesną przegraną, choć ludzie byli dumni, że wróciła z igrzysk olimpijskich z medalem. Świątek widocznie miała chrapkę na złoto. Wiedziałam, że mój poziom gry pozwalał na wygraną, bo miałam pięć piłek meczowych. To moja wina, że tego nie zamknęłam. Nie chciałam żałować niczego. Starałam się patrzeć do przodu i wyciągnąć lekcję z tego, co się zdarzyło. Zmieniłam swoją grę na taką, jaką prezentowałam. Na początku meczu, powiedziała Świątek zaraz po meczu. Samoświadomość to ogromna zaleta Iggy. Wielu uważa. Że jeśli tak dalej pójdzie, za cztery lata w Los Angeles faktycznie może liczyć na wymarzony medal. My także będziemy trzymać kciuki. Czytaj też: nowe wieści w sprawie świątek z ostatniej chwili. Znienacka wyjawiła prawdę o sobie, tylko zobaczył świątek świętującą w Paryżu i od razu wiedział. Wieści szybko się rozeszły, to z nimi Iga Świątek celebrowała sukces. Zdjęcia trafiły do sieci, Iga Świątek bez ogródek opowiedziała o swoich problemach. Czasami czuję się jak chomik w kołowrotku, który biegnie od jednego turnieju do następnego. Samoświadomość to ogromna zaleta Igi. Czytaj też nowe wieści w sprawie Świątek z ostatniej chwili. Znienacka wyjawiła prawdę o sobie tylko zobaczył Świątek świętującą w Paryżu i od razu wiedział. Wieści szybko się rozeszły, to z nimi ga Świątek celebrowała sukces. Zdjęcia trafiły do sieci.